Jak zarabiać pieniądze w wakacje? To pytanie zadaje sobie bardzo wiele osób, które ma przed sobą kilka tygodni odpoczynku od szkoły czy też studiów i chce przeznaczyć ten czas nie na wino, kobiety i śpiew, ale na zarabianie dodatkowych środków. W tym wideo pokażę Wam 7 pomysłów na to, jak możecie zarobić pieniądze w wakacje, nawet kiedy nie macie ukończonych 18 lat. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Pomysłów na zarabianie w wakacje jest naprawdę sporo i lista, którą Wam dziś przedstawię, nie jest wcale zamknięta. Wręcz przeciwnie, daję Wam jedynie kilka sugestii na to, jak możecie zarabiać pieniądze w wakacje. Istnieje jednak znacznie więcej sposobów. Wystarczy jedynie mieć otwarte szeroko oczy i uszy i po prostu patrzeć na to, co dzieje się dookoła nas. Wystarczy dostrzec problemy, zastanowić się, jak je rozwiązać i możecie zacząć działać. Oto sprawdzony sposób na zarabianie pieniędzy nie tylko w wakacje, ale również na pełny etat. Potraktujcie więc Waszą wakacyjną pracę jako przygodę, ale również jako ważną lekcję życiową, z której warto wyciągnąć odpowiednie wnioski. Zachęcam każdego do spróbowania swoich sił w wakacyjnej pracy, nawet kiedy nie potrzebujecie pieniędzy. Uwierzcie mi na słowo, że ta praca da Wam coś znacznie cenniejszego niż pieniądze. Przejdźmy teraz jednak do samego zestawienia i zobaczmy, jak można zarabiać pieniądze w czasie wakacyjnego odpoczynku. Pierwszym pomysłem na to, jak zarobić pieniądze w wakacje, jest zbiór owoców. Lato to czas zbioru truskawek, malin, czereśni, wiśni, agrestu i wielu innych owoców. Rolnicy potrzebują rąk do pracy i z chęcią zatrudnią każdego, kto zechce im pomóc w zbiorach. Ten typ pracy jest o tyle ciekawy, że pracujemy na akord, czyli w myśl zasady im więcej zbierzesz, tym więcej zarobisz. Możecie więc pracować od świtu do zmierzchu lub jedynie kilka godzin dziennie, w zależności od tego, ile chcecie poświęcić czasu na zarobek. Ciekawym pomysłem jest również sprzedaż owoców i warzyw z własnego ogródka, o ile takowy posiadamy. W tym przypadku zarobimy znacznie więcej, ponieważ to my stajemy się pracodawcą dla nas samych. Warto więc zastanowić się nad tym, czy aby nie założyć własnej plantacji, czy to truskawek, czy malin, w celu zbioru w każde wakacje. Drugim pomysłem na to, jak zarobić pieniądze w wakacje, a który jest nieco powiązany z pierwszym, są szeroko pojęte prace ogrodnicze. Najpopularniejsze jest oczywiście koszenie trawników, ale na tym nie kończy się zakres prac, jakie możemy wykonywać. Coraz więcej osób posiada rozległe ogrody, w których należy przeprowadzać wiele prac ogrodniczych, a lato jest porą, w której tej pracy jest oczywiście najwięcej. Przycinanie żywopłotów, plewienie czy nasadzanie nowych kwiatów. Prac w ogrodzie jest naprawdę masa i jeżeli tylko macie chęci do pracy, możecie z powodzeniem zarobić całkiem ciekawe pieniądze na tego typu zajęciu. Wystarczy, że rozwiesicie w swojej okolicy kartki z ogłoszeniem, w którym oferujecie swoje usługi, a będziecie zdziwieni ilością telefonów, które będą do Was dzwonić. Oczywiście do niektórych prac będziecie musieli posiadać odpowiedni sprzęt ogrodniczy, ale tutaj możecie pożyczyć go od sąsiadów lub od rodziny, albo wykonywać pracę na sprzęcie zleceniodawcy, o ile takowy posiada. Trzecim pomysłem na to, jak zarobić pieniądze w wakacje, jest opieka nad dziećmi. Jeżeli świeże powietrze i zapach skoszonej trawy nie są tym, co kochacie najbardziej na świecie, może ten sposób spodoba Wam się bardziej. Opieka nad dziećmi to zajęcie odpowiedzialne, ale również bardzo dobrze płatne. Wakacje przedszkola i szkoły podstawowe zostają czasowo zamknięte i rodzice tysięcy dzieci nie wiedzą, co mają zrobić ze swoimi pociechami. Tutaj pojawiamy się my i w bohaterski sposób wybawiamy ich z opresji. Jeżeli więc macie młodsze rodzeństwo lub mieliście kiedyś doświadczenie w opiece nad dziećmi, śmiało możecie poszukać ogłoszeń, które niczym grzyby po deszczu pojawiają się w sieci w okresie wakacyjnym. Czwartym pomysłem, który jest nieco podobny do poprzedniego, jest pomoc osobom starszym. Seniorowie mają kłopoty z wykonywaniem wielu prac, które dla nas wydają się wręcz banalne. Zrobienie większych zakupów, przeniesienie opału do kotłowni, posprzątanie mieszkania czy pielęgnacja sporego ogrodu. Każda osoba starsza ma inne wyzwanie, z którym często sobie nie radzi. Wystarczy więc rozejrzeć się dookoła nas i zapytać, czy to znajomych, czy też starsze osoby, czy nie znają kogoś, komu przydałaby się takowa pomoc.
Często gęsto może okazać się, że praca w wakacje znajduje się tuż pod naszym nosem. Pamiętajcie, kto pyta, ten nie błądzi. Piątym pomysłem na zarabianie pieniędzy w wakacje jest wyprowadzanie psów. Dla wielu osób poranne wstawanie i wyprowadzanie swojego czworonoga jest prawdziwym koszmarem i z chęcią zapłacą komuś za to, że będą mogli zrzucić z siebie ten przykry obowiązek. My zaś możemy zarobić nieco grosza. Mało tego, jeżeli będziemy spisywać się profesjonalnie i na przykład przekazywać właścicielowi, jaki dystans pokonaliśmy z pieskiem, może szybko okazać się, że będziemy mieli więcej osób chętnych na nasze usługi. Grunt to pozostawać maksymalnym profesjonalistą. Dodatkowym atutem tego typu sposobu na zarobek jest również poprawienie naszej kondycji i zrzucenie zbędnych kilogramów. Jeżeli chcecie więc schudnąć w te wakacje, to możecie połączyć przyjemne z pożytecznym. Mieliśmy naprawdę szerokie spektrum prac, jakie możemy wykonywać w wakacje, co jednak kiedy żadne z nich nie spełnia waszych oczekiwań, no cóż, może pomysł numer 6 przypadnie wam do gustu. Mowa o handlu w internecie. Handel w myśl zasady kup tanio i sprzedaj drogo to zajęcie, które doprowadziło tysiące osób do zamożności i bogactwa. My również możemy dorobić nieco do naszej pensji lub też kieszonkowego. Sprzedawać możemy tak naprawdę wszystko, zaczynając od niepotrzebnych rzeczy, które zalegają w naszej szafie, poprzez rękodzieło, które sami wykonujemy, kończąc na roślinach czy zwierzętach. Handel w sieci kwitnie i coraz więcej osób kupuje właśnie za pośrednictwem internetu. Warto więc zastanowić się, czym się interesuję i czy moja pasja bądź jej owoce nie mogą zostać sprzedane w sieci. Na przykład, jeżeli ktoś interesuje się bieganiem, może wyszukiwać używane ubrania dla sportowców znanych marek, kupować je tanio, a następnie odsprzedawać z zyskiem. Pomysłów są tysiące i wystarczy tylko chwilę pomyśleć. Siódmym pomysłem na to, jak zarobić w wakacje, jest rozwój własnych zainteresowań. Ktoś, kto lubi majsterkować na wakacjach, może nawet za darmo pomagać w warsztacie samochodowym. Dziewczyny mogą pójść do salonu kosmetycznego lub też fryzjera, a jeszcze ktoś inny może pojechać do dziadka lub wujka, który zajmuje się czymś, co was interesuje. Będąc na miejscu, nawet kiedy nie zarabiacie pieniędzy, zdobywacie coś znacznie cenniejszego. Umiejętności, które w przyszłości mogą wam pomóc w znalezieniu pracy i zarobieniu pieniędzy. Nie bójcie się więc zapytać o rodziny czy znajomych, czy nie potrzebują kogoś do pomocy. Uwierzcie mi na słowo, to zaprocentuje. W dzisiejszym wideo poznaliśmy 7 ciekawych pomysłów na zarabianie pieniędzy w wakacje. Oczywiście, jak wspomniałem na początku tego materiału, katalog ten wcale nie jest zamknięty i istnieje dziesiątki, jeśli nie setki innych świetnych pomysłów na zarabianie pieniędzy w wakacje. Dla przykładu, jeżeli chcielibyście zarabiać w internecie, możecie znaleźć więcej informacji w moim autorskim e-booku 99 sprytnych pomysłów na zarabianie w sieci, w którym, tak, dokładnie zgadliście, znajdziecie ponad 100 pomysłów na zarabianie w internecie. Link do e-booka znajdziecie pod tym wideo. Mam nadzieję, że ten film dał wam wartość i skłonił do podjęcia pracy w czasie odpoczynku. Raz jeszcze podkreślam, że nawet kiedy pieniądze nie są wam potrzebne, warto produktywnie zagospodarować swój czas i nie spędzać całego tego czasu na graniu w gry na PlayStation czy przeglądaniu po raz setny swoich social mediów. Życzę wam wszystkim wspaniałych wakacji. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.